Nowe kody na skiny prawdopodobnie nadchodzą do Fortnite wraz z mega mocnym nowym eventem i musisz o tym wiedzieć, więc nie przegap tego, ale na początek pamiętaj, że we wtorek wyniki na 1000 fałdolców konkurs chcesz wygrać, zobacz czy nie wygasz ci kod SayCamp/Fortnite, walnij follow na Instagramie SayCamper, link w opisie i walnij suba na tym kanale YouTube, łapeczkę w górę i napisz komentarz swoim nickiem z Instagramem pod filmem, który masz w opisie, a my lecimy. Pierwsze, o tym musi wyjść, to nowy sklep Fortnite, to jest nowy sklepik i dzisiaj do sklepu wszedł nowy skin, takiego zielonego ziomeczka, wygląda całkiem spoko i do tego mamy dalej wszystkie skiny muzyczne, do tego brakuje nam tylko Ariany i brakuje nam oczywiście reszty skinów, które mogą być zaktualizowane podczas najnowszego update'u. Jak wiecie, najnowszy update będzie we wtorek rano o godzinie 10 i wtedy robimy mega mocnego live'a, może przedłużonego na YouTube i Twitchu. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście przedłużany live. I pierwsze co w tym update'cie otrzymamy, to oczywiście nowa kolaboracja, która wejdzie już do Fortnite'a za moment. My to kolabo z nowym anime i tutaj spekuluje się, że również możemy otrzymać darmowe skiny, ale uwaga, nie jest to do końca potwierdzone. Teorie mówią o tym, że moglibyśmy otrzymać na przykład mini karnet bojowy jak w poprzednich stronach i w nim by się znalazł taki skin na przykład z tego anime i masa darmowych nagród. Takie karnety już kiedyś mieliśmy i co są, taki jeden karnet otrzymujemy, jest on wtedy dla wszystkich graczy, jest dodatkowy karnecik taki jak Star Warsowy skinem czy coś tego typu. Aczkolwiek uwaga, bo dużo hype'u i dużo pytań o tym się pojawia, ten karnet nie jest obecnie w ogóle potwierdzony, jest to tylko teoria, że coś takiego mogłoby się pojawić, bo faktycznie te anime często takie karnety miały, aczkolwiek nie jest to potwierdzone, że będzie tam skin ani że w ogóle tak jaki karnet będzie, także musimy niestety czekać do update'u, więc za bardzo na razie się nie hajpujcie. Druga kwestia to powrót kolejnych skinów z serii Icon. Często pytacie, czy powrócą skiny jak Bruno Mars, Marshmello czy jakieś inne tego typu skiny po update'cie. Oczywiście mogą one powrócić. Przypominam wam, że teraz wróciły wszystkie praktycznie skiny muzyczne, te fajne, także Fortnite możliwe, że podczas nowego update'u zaktualizuje koniecznie kolejne skiny, na przykład muzyczne. Wtedy mogliśmy otrzymać Marshmello, Bruno Marsa, Andersona czy inne fajne skiny, których mega dawno nie było, a właściwie prawie rok. I tutaj też często pytacie o trawicę i o tym nagrałem ostatnio materiał, możesz zobaczyć, ale dostaliśmy nową informację od samego pracownika Epic Games, która jest według leakerów potwierdzona. Pracownik z Epica poinformował jednego z graczy, który zapytał się, czy Travis może wrócić tak, czy musi mieć na to pozwolenie od Epica, albo czy musi być znowu skontaktowany, musi nawiązać jakąś współpracę i okazało się, że nie, że Travis chce powrócić. Według tego pracownika nie musi mieć żadnej nowej umowy ani nic takiego z Fortnite'em. Podobno z tego skina odpowiada tylko i wyłącznie dział Epic Games i to może mieć sens. Dlaczego? Bo zauważcie, że inne skiny z serii Icon jak J Balvin, Ariana wracają tak naprawdę tylko kiedy Epic tego chce, jak robi event muzyczny i wszystkie skiny wracają w jednym momencie i możecie je kupić z kodem SayCamper, za to serdecznie dziękuję, więc to potwierdza nam, że te skiny raczej tylko zależą, kiedy wróci właśnie dzięki Epic Games. I z Travisem jest na 99% to samo. Dlaczego? Bo jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby Travis miał totalnie inną umowę i musiał być za każdym razem pytany, czy może wrócić do sklepu, więc prawdopodobnie Epic po prostu nie chce tego puścić skina, a jak wiemy, Tim Sweeney, czyli szef Epica, potwierdził, że Epic może go normalnie przywrócić. Do tego teraz ten pracownik napisał, że Fortnite też może go przywrócić i że wyśle sugestie do działu Fortnite'a, więc prawdopodobnie Travis jest szansą, że jeszcze kiedyś wróci do Fortnite'a. Ale dokładny film macie o tym wczoraj. I kolejna kwestia, to powiedzmy sobie o tych kodach, o których musisz wiedzieć i prawdopodobnie już niedługo będziemy mogli zdobyć nowe darmowe kody, no właśnie na skiny w Fortnite, kilofy, malowania, lotnie i masę innych rzeczy. Jeden z leakerów, który ma zawsze mega wczesne leaki i mega dobre łęso, dał informację, że prawdopodobnie otrzymamy nową kolaborację z Marvelem, która będzie dosyć duża, chodzi dokładnie o komiksy, które miałby wyjść niedługo, całkiem nowe z nowej serii i wtedy byśmy możliwe otrzymali takie kody. Skąd to wiemy? Dlatego, że wszystkie kolaboracje komiksowe w tym momencie, czyli DC i Marvel, miały zawsze w sobie kody. Działo to w ten sposób, że ty kupowałeś jakiś tani komiks, na przykład właśnie Marvela, to one chodziły teraz po jakieś 5-6 zł nawet, a cały pakiet z kilkoma skinami dało się kupić za 20-30 zł i następnie te kody używałeś na stronie Fortnite Redeem albo Epic Games Launcherze. Wtedy Fortnite dawał ci te skiny czy przedmioty totalnie za darmo, pomimo że zawsze były one też do kupienia w sklepie, ale w sklepie Fortnite kosztowały one kilkadziesiąt złotych i totalnie nie opłacało się ich kupować. I do informacji, których właśnie leaker otrzymał, prawdopodobnie nowe komiksy wyjdą już niedługo i będziemy mogli sobie je kupić. Wtedy prawdopodobnie otrzymamy masę nowych kilka skinów i będziemy mogli właśnie używać je za pomocą kodów. Prawdopodobnie działoby to tak samo jak teraz z Marvelem czy DC, że na przykład otrzymalibyśmy właśnie 5 na przykład komiksów czy jakąś konkretną ilość i każdy komik zawierałby coś innego, na przykład skin, malowanie, kilof, lotnie, a następnie po zebraniu wszystkich na przykład komiksów 4, 5, 6 otrzymywalibyśmy jeszcze jednego sekretnego skina, bo tak samo działało to właśnie w DC i w Marvelu, bo przypomnę wam, że do końca tego roku możesz kupować komiksy Marvela, które chodzą serio czasem po kilka złotych nawet i zdobyć sobie dwa skiny totalnie właśnie za
grafik z tych kodów, jakieś tam kilofy, inne rzeczy, albo na przykład Comics CDC, gdzie możesz zdobyć chyba 2 albo 3 nawet skiny, też je kupując tylko jakieś kilofy kadłumenki i masę innych fajnych rzeczy, do czego serdecznie polecam, bo Comics dzieją w pełni legalnie i dalej można je kupić w największych sklepach online. Niestety żadnego sklepu wam nie podam, bo nie chcę, żeby było to, że promuję jakieś konkretne sklepy, ale każdy, kto będzie chciał, no to po prostu je znajdzie i w tym jest zgarniesz skina tak naprawdę za darmo, będziesz miał go po prostu do komiksu. Plus jeśli wszystko to się potwierdzi, to możliwe, że Marvel zorganizuje znowu kolejną promocję, bo ostatnio z komiksami było tak, że kto oglądał moje filmy, kupił te wszystkie komiksy za 4 zł. Jak to możliwe, była specjalna promka na stronie Marvela Marvel Unlimited, gdzie za pomocą specjalnego kodu, który ja podawałem, mogliście kupić online wszystkie te komiksy i otrzymać kody na maila, wtedy dostawaliście je wszystkie i skiny zgarnęliście od razu. A ktoś na nią nie załapał, to podawałem też kod na promkę za 20 zł i też mogliście sobie zgarnąć wszystkie te komiksy, także subuj kanał, żeby takich rzeczy nie przegapić. I samą ciekawostką o tej współpracy jest to, że faktycznie może ona się wydarzyć, bo z tego co raz otrzymaliśmy parę informacji i przecieków, Marvel znowu coś szykuje w Fortnite, prawdopodobnie wtedy wejdą też nowe skiny zwykłe do sklepu i polecam je kupić z kodem SAYCANCER, ale według niektórych leakerów nowy sezon może być powiązany z Marvelem, nie jest to jeszcze potwierdzone na 100%, ale na jednej z lokacji znajdziemy napis na takich dokumentach leżących na biurku Stark Industries i niektórzy łączą to z tym, że nowy sezon może być powiązany z Marvelem, albo motyw Marvela faktycznie znowu będzie odgrywał jakąś rolę, jest to o tyle ważne, że Marvel praktycznie cały czas jest już od rozdziału pierwszego w Fortnite i dalsze kolabo będą jak najbardziej dalej możliwe, nawet gracze szykują jakie skiny mogłyby się pojawić i ja osobiście obstawiam, że w tym roku albo na początku nowego roku otrzymamy co najmniej jeszcze kilka innych fajnych skinów i możliwe też turniej o nich na zdobycie ich za darmo. I teraz zapytasz, a kiedy Kamstar te komiksy miałyby wyjść? Komiks, jeśli wyjdą, to podobno będą one na początku przyszłego roku, czyli za jakieś około 4-5 miesięcy. Wtedy każdy, kto by chciał, mógłby je kupić na przykład online na stronie Marvela, czy jakichś innych subskrypcjach, albo po prostu kupować je w sklepie jakiś Empikach czy innych tego typu sklepach i zgarnąć sobie kody. No właśnie z tych komiksów, komiksy prawdopodobnie wychodziłyby co jakiś odstęp, na przykład miesiąc, no i ciągle moglibyście sobie je kupować, aż cała seria by wyszła i zawsze było to mega mocne i wiele graczy z tego korzystało. Też na co pytacie mnie, Kamstar, a czy można robić ten już twój fajny trik na zdobycie darmowego karnetu na przyszły sezon, za kupienie tam V-dolców 2000 w sumie za ten trik, no i 3 skinów? Jak najbardziej tak, ostatnio nagrałem poradnik o tym, jak to dokładnie zrobić, także możesz sobie zobaczyć link w opisie, ale w skrócie wystarczy kupić teraz ekipę z kodem SAYCANCER najlepiej i zgarniesz gwarantowany karnet na przyszły sezon, 2000 V-dolców albo karnet i 1000 V-dolców na ten sezon i otrzymujesz jeszcze 3 skiny, totalnie w sumie nie płacąc za kolejny pakiet, co mega polecam zrobić, bo taka okazja zdarza się raz na kilka miesięcy, jak wychodzi nowy sezon, także koniecznie sobie to zobacz, żeby tego nie przegapić, bo później będziesz turbo tego żałował. I przypominam wam, że teraz jeszcze kolejny turniej, a właściwie taki mega właśnie fajne wydarzenie, FNCS Community Cup. Każdy gracz, który chce wygrać skina FNCS, który będzie już 14 sierpnia duo turniejem, może sobie wziąć udział w nim i tylko jedno co musi zrobić, to 14 sierpnia być na Fortnite wraz z twoim duo i zagrać turniej duo. Zbudowanie, nie masz z kim grać, pisz swój nick w komentarzach albo wbijaj na Discord naszego, link w opisie, i po prostu zagrać sobie ten turniej i każdy gracz, który wbije gwarantowaną jakąś tam ilość punktów, pewnie otrzyma jakiś prezent, bo często tak działa, a osoby, które wbiją dużą ilość punktów, no to oczywiście wygrają skina wraz z twoim zestawem wartego kilkadziesiąt złotych. Osoby, które go nie wygrają, będą mogły go kupić z kodem SAYCANCER chwilę przed końcem FNCS-u w oficjalnym sklepie Fortnite'a, oczywiście w gierce. Ja wam mega dziękuję za uwagę, pamiętaj, łapka w górę, subi kod SAYCANCER w sklepie, wbijaj na Instagrama, Twitcha, gdzie są inne streamy i zobacz poprzednie filmy. Trzymajcie się, miłego dzionka, cześć!